Dzień dobry, jesteśmy w gospodarstwie rolnym Almarii Agro w powiecie białogardzkim. Gospodarstwo dosyć duże, wielkoobszarowe, zorganizowane w formie spółki. Uprawiamy w ziemi ornej prawie 3000 hektarów. Do tej pory było to gospodarstwo konwencjonalne. W tej chwili od tego sezonu jesteśmy w przestawieniu na produkcję ekologiczną i tradycyjnie zamierzamy uprawiać na to, co jest zapotrzebowanie na te gatunki zbóż ekologicznych, czyli pszenicę i głównie żyto, na słabszych glebach grykę. W zmianowaniu jako przerywnik w zbożach zamierzamy uprawiać bobik, łubiny i na słabszych stanowiskach grykę, tak jak powiedziałem za tym. W związku z takim przemodelowaniem gospodarstwa przechodzimy na system orkowy. Dotychczas pracowaliśmy w systemie bezorkowym. Ten system orkowy wymusi na nas to, że chcemy produkować w standardzie ekologicznym zboża i inne rośliny. To wiąże się z tym, że nie możemy stosować herbicydów i walkę z chwastami prowadzimy tylko metodami mechanicznymi, a główną metodą w tym wypadku jest orka. Zdecydowaliśmy się na ten system też między innymi dlatego, że pojawiło się źródło nawozu ekologicznego, tak zwane ASL, i stosujemy to nawożenie w tej chwili azotowe jako główne i aplikujemy to przez opryskiwacze polowe na końcówkach wielootworowych, stosując to przedsiewnie i pogłównie ten nawóz. Mamy 3 opryskiwacze do tego, 2 nowe doinwestowaliśmy w tym sezonie, dokupiliśmy. Są to opryskiwacze marki Hardy Commander 5500, które w tej chwili pracują i służą głównie do rozlewania nawozu oraz do stosowania środków wspomagających w produkcji ekologicznej, głównie tak zwanych organizmów efektywnych, czyli EM-ów tak zwanych, które również stosujemy, rozlewając na pola, mobilizując system pokarmowy i życie w glebie, żeby rozwinęło się w kierunku biologicznym, czyli wychodzimy ze stosowania tak zwanej twardej chemii, czyli środków ochrony roślin w rozumieniu klasycznym. Zdecydowaliśmy się na zakup tych opryskiwaczy, porównując cenę do tego, co dostajemy, tym bardziej, że od 14 sezonów był jeden opryskiwacz i teraz po prostu ujednoliciliśmy markę i stosujemy i pracujemy na opryskiwaczach typu Hardy.